Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 seria Felsbrun. Nie wiem, że trochę długo nie było Felsbruna, ale zapomniałem o tej serii. Dzisiaj mnie tak naszło w niedzielę chęć, żeby sobie nagrać i przynajmniej będę miał na jutro odcinek. Czekajcie, muszę zamknąć okno, bo mnie tu jeżdżą, nic nie słyszę. Dobrze. Dzisiaj mnie tak naszło, żeby sobie zrobić odcinek z Felsbruna. Wapnujemy sobie pole numer 10. Wiem, że tego nie zwapnuję dzisiaj, ale dzisiaj będziemy głównie wapnować i talerzować. Tutaj ten kawałek. Tam chłop du... Oje, co tu się stanęło? Kraksa masakra. Ale czemu ty na niego wjeżdżasz? Halo. Pecha podnosi, dobra. Wapno. Także jest dobrze. Nie wiem na ile. Ale myślę, że na 6,75 chyba. No, dokładnie. Mam rację. O 0,5 podnosi pH, także jest dobrze. Tu już więcej, bo jest słabsze. O, tutaj już to na 75. Było lekko lepsze pH i już. Elegancko, podoba mi się to. O, tutaj teraz znowu spadnie pH, w sensie wartość. Może trochę mniejszą dawkę trzeba dać, no i znowu 3,5 tony. I tak to się jakoś tak powoli trzyma tam. O. No, widać, że tak 3,5 tony mniej więcej się sypie. Także to jest w miarę dobrze. Tutaj będzie rzepak zasiany w tym roku. Jeszcze chyba termin na siebie rzepaku jest. Alt S. Rzepak, 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 rzepak. A, dobra. Bo to jeszcze 2 dni mam na rzepak, także luz. Także luźna guma. Damy radę zasiać ten rzepak. A tutaj nawet nie myślałem nad tymi polami, co zasiać. No chyba jakąś pszenicę zawalnimy. Także będzie gitara też. Trzeba tego Felsbruna też ponagrywać troszeczkę, żeby nie było. Teraz nie wiem, czy widzieliście, ale ostatnie dni to było tak. Były tylko timelapsy. Moje ostatnie filmy wyglądały tak. Timelapsy, Osina i Kolonia. To praktycznie tak wyglądało. Felsbrun był 12 dni temu, także przepraszam za to. Ja tak długo musieliście czekać na kolejny odcinek. Fanów Felsbruna pozdrawiam oczywiście. No, przepraszam, tak długo musieliście czekać, ale już to naprawiam. I będę się starał wrzucać trochę częściej tego Felsbruna już. Nie co 12 dni, a co na przykład tam co 3-4 dni. Zobaczymy. No, każda seria ma swoich zwolenników, nie? Mówię wam. Na przykład jeden widz lubi bardziej Felsbruna, a drugi na przykład nie lubi Osiny, nie? No, i tak to wygląda. No, a powiem o tak, że na dzień dzisiejszy zostały mi jeszcze tylko 3 timelapse do wrzucenia. Także no, jeszcze mamy na 9 dni. Czyli akurat powinienem się wyrobić do końca marca z timelapsami, żeby wrzucić wszystkie z dysku. I to tam już tylko będzie wszystko na bieżąco nagrywane. W sumie już jest na bieżąco nagrywane. No i za niedługo się jeszcze będzie szykować nowa seria. Myślę, że 1 kwietnia sobie zaczniemy. Nie, to nie bait. Seria wam mówię. 1 kwietnia będzie początek nowej serii. To nie bait, mówię wam. To jest prawdziwa informacja. Jakbyście sobie pomyśleli, że 1 kwietnia to ten, prima aprilis, nie? Nie, to nie, to nie, to nie jest bait. To jest prawdziwa informacja, mówię wam. No i elegancko, ten sobie tam talerzuje. Później sobie tą talerzówkę od niego przejmę, żeby sobie trochę potalerować. A to wapno to będą się sobie na live skończyć. Albo po odcinku zobaczę. Tu chyba zrobimy kolejny odcinku siewy. W kolejnym odcinku zawalniłem tutaj siewy na 2. Może dzisiaj co live'a zrobię z ogarnianiem Felsbruna. Trochę jest do ogarnięcia. Potrzeba by było to stale z tego zwapnować do końca. Trzeba byłoby to zwapnować do końca. Stależować cały kawałek.
No i nie wiem, może zacznę siać leciutko. Zobaczymy. Że no nie wiem. Pomyślimy coś. Mamy 5 minut odcinka. No myślę, że zrobimy sobie takie 20 minut na szybko. Żeby to sobie jeszcze wrzucić dzisiaj. No ja sobie chcę to dzisiaj wrzucić, ale wy to zobaczycie jutro dopiero. Bo witam, bo ja zawsze sobie wrzucam, lubię wrzucić dzień prędzej odcinek, żeby mieć na premierze nastawioną. I wtedy no, elegancko. Odcinek zasilny wlatuje we wtorek. Także no, we wtorek chyba sobie zrobię ogarnianie save'a zasilny po prostu. Tam trzeba będzie skościć ten rzepak do końca. Coś się zobaczy. Bo pszenicę chyba na odcinku będziemy walić sobie kolejnym. Albo zobaczymy, co będzie robić. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, co będę robił w kolejnym odcinku za chwilę. Sam tego nie wiem. On coś tu jest capnięty. No jest, że ja tego nie zauważyłem. A, bo to pługa pewnie był capnięty jeszcze. Zapomniałem o tym. A, także te tam poprawki będzie trzeba zrobić później. Nie zauważyłem tego, przepraszam. No i elegancko się niebieskie, to zielone się robi już na mapie, to już mi się podoba. No tu jest dużo iłu na tym polu, także no. Tutaj tak o. I tu jest trochę iłu też. Także elegancko. No i troszeczkę piachu niestety, ale to. Się wszystko da. No a tutaj najgorsze jest 6,5. No na piachu do szóstki tylko dorzuca niestety. Ale ani za to nie mogę, że on tylko do szóstki dorzuca na piachu. No bo na piachu chyba większe pH jest się nie opłaca. Chyba. Nie wiem, różnie to bywa. No i teraz w najbliższych odcinkach po sprzedaży tej soli zobaczymy, ile będziemy mieli kasy. I prawdopodobnie się troszeczkę kredytu wtedy odblokuje. O, jest nałożenie za 8 tysięcy, także fajnie. Warto by było to wszystkie zrobić. Przed przewinięciem czasu. Fajnie byłoby tą szóstkę nabyć, nie? Przed przewinięciem czasu, żeby mieć kasiorę. I nie wiem, jaki kredyt dostanę, żeby postawić coś fajnego. Żeby postawić wiatrak, no bo wiatrak by mi tu dupę uratował. Bym sobie go postawił, wiatraka. I bym mi się kręcił, tak? Zarabił pieniądze za mnie. No i myślę, że to będzie dobra opcja. Wiatrak może i kosztuje milion, ale no. On co godzinę wydawał mi kasę. Także myślę, że przez cały dzień na kredyt by zarobił. Ważne, żeby był na kredyt i na lekkim plusie, żeby był tam chociaż 1000, ale codziennie 1000 to dobry, to fajne by było. Jutro będą jajca do sprzedaży prawdopodobnie. Także to też będzie trochę inaczej. Dobra. Widzę, że pół pola mamy walnięte. Także tym zostałem fajnie się wapnuje. A jeszcze jeden wapniarka, jakbym miał jeszcze jedną nasypaną, to bym mógł całe pole walnąć do końca. Ale chyba nie będę walił do końca, bo nie. Już mamy 9 minut, no to możemy jechać się na. Albo nie będę jechał. Nie będę ja opowiadał sobie talerzować od razu i będzie najwyżej lekko krótszy odcinek. No zrobię sobie lekko krótszy, najwyżej tam. Niech nie będzie 30 minut, co tam walić. Będzie 20, to też będzie dobrze. Bo Zbyku mówił, że on nie lubi 40 minut, a dzięki on lubi 20 minut. No także. No, zrobię sobie te 20 minut. No. Także elegancko ten tego. Podoba mi się to. Poprzeczniaczek jeszcze walnąć? A, poprzeczniaczka se walnę. W zasadzie to jeszcze. A, bo nie. O, jest, co ja zrobiłem? Urwo.
Ale urwu. O, to także elegancko ten tego. Żliwa, żliwa, no. Uwa, w to ładnie idzie, bardzo dobrze. No, elegancko ten tego. Jeszcze może uda mi się jeden przejazd zrobić. Coś tam trzeba będzie trochę większą dawkę tutaj zaraz ustawić. Pod końcówką, to też nie wiem jak to wyjdzie. Ale nie no. Ja wrócę na luzie z powrotem. Miałem to na 800. 800 km ze żarło w tym przejeździe. No także wrócę na luzie. No bo tu już trzeba trochę mniejsze dawki ustawić znowu. Ja wrócę tu na luzie. Jeszcze zostanie, jeszcze na poprzeczniak będę miał przejazd. Na poprzeczniaczek jeszcze będę miał troszeczkę. Zapięka. Grze elegancko ten tego. Podoba mi się to. Robotka idzie. O, ty da babciarka. Ale nie cała chyba. No, miałem to na 700 kg zarąbało. No bo teraz już na ten wyższe pH trochę mniejszy przejazd był, dlatego tyle nie wciągło, nie? Dobra, także elegancko ten tego. Dobra, gasimy tutaj sprzęciora i idziemy do Fenda. Trochę potalerować. No i dobra. Nie to. Usunij tego CP. Poprawię sobie te jego przejazdy, bo... Bo to masakra. Dobra, kultywator nie jest zjechany, to nie. To dobrze. No, poprawimy to po prostu od razu, później, żeby nie było problemu. Czterotycz... A nie, dobra. Nie, dobra, nie, bo tu ściernisko widać, to nie. Myślałem, że siewnikiem to zagarnę, ale no, chyba nie zagarnął. A uprawę osiewnego to ja nie mam. Znaczy, bym nie zgarnął tego, no niestety. Dobrze, elegancko. Także na live będzie robota, a roboty na tym sejwie. Pragnę wam powiedzieć, że mamy 48 odcinek, a mamy 104 godziny na serwerze już. No, bez 10 minut. No tak, akurat pod koniec odcinka 104 godzina wbije. Także elegancko ten tego. Tutaj poprzeczniaczek trzeba by było walnąć. Albo dobra, od razu go walnę. Póki jeszcze tu jestem. I zagarnę sobie już to do końca. Wtedy będę miał ładnie zrobione. A także mówię, ogarniania na tym save'ie trochę jeszcze będzie na live'ie. Myślę, że ten fan sobie powinien wbić 100 godzin na liczniku. Bo ma 49,5. Postaram się, żeby wbił. Ale dla mnie priorytetem, dobra, jeba, nie wiem, kto się mówi, priorytetem chyba, jest kupić ten wiatrak, żeby on sobie już kręcił śmigłem. No i żeby zarabiał kasiorkę, tak? I to już będzie wtedy super. Już będzie kasiorkę zarabiał, to już będzie dobrze. Już wtedy nie będę się bał o kasę. O, gdzieś na górce na 18 chyba go postawię. Będzie fajnie. Mnie tu kręcił śmigłem. No i dobra, gitara. Stależowane, stależowane. A pojedziemy sobie talerzyłkę bez GPS-a, a co to? No bo wapną to wieta, to trzeba precyzyjnie dorzucić, tak? A talerzówką to tam. Przejedziemy się jakoś tak bez GPS-a. Tu równo, o, z tym przejazdem, z tym takim znacznikiem, tutaj jest jakiś znacznik zrobiony i dlatego pojadę sobie kołem. Nie mam GPS-a, żeby nie było. Nie używam. Na wsadzie kieruję. Takie linie są jakieś dziwne, na teksturach zawsze. I po tej linii staram się jechać kołem, żeby było wszystko ładnie. No i gitara. No i elegancko, prościutko.
Na wsadzie też idzie. A, widać jednak z tej wprawy nie straciłem jeszcze na wsadzie. Bo kiedyś to całe życie się na wsadzie jeździło. Bez GPS-ków. Widać, że 13 tu była grana wczoraj. Kombajnikiem. Widać, że 13 była grana, bo tam też bez GPS-ów jeżdżę i żyje. I nawet ładnie prosto wychodzi. No, czyli jednak. No ale w 19 to już są te GPS-y i ja to używam dosyć dużo. Nie ukrywam, że nie. Nawet wczoraj na live, w sensie 2 dni temu, w sobotę, jak wy to oglądacie, na live, no to też nie używałem GPS-a w 19. Starałem się bynajmniej nie używać. O! Dwa pola skociłem bez GPS-a, a jedno. Tam skociliśmy połowę pola na GPS-ku, ale to. Oskar już wie, bo był na live. No 16 minut, czyli jeszcze, no z 5 minut zrobimy. Taki poniedziałkowy odcinek krótszy. Brzmi jak plan. No i myślę, że taka dzisiaj trochę, bardzo trochę średnią robotę ogarnąłem na odcinku, no bo wapno i talerzowanie, no to praktycznie no, taki nudna robota, ale. Ale trzeba, tak? No bo jak tak bym musiał to zrobić, tak bym musiał to zrobić. No wapno sobie, że mi się skończyło, no to sobie zrobię po naliwie. No. Także ten tego. Elegancko. A dobra, przejadę ten się. I jak zagarnę tamtą bruzdę, w sensie tamtą przecinkę, za chwilę, to ten. Tamto zagarnę, to zaraz to zrobię kolejną przecinkę, tam gdzieś na łączeniu. Myślę, że będzie gitara. O, Felsbrun to Felsbrun. Każda mapa ma swój inny klimat, tak? Każda seria, o, może nie mapa, tylko. No mapa też, ale. Ale każda seria ma coś w sobie innego. Na Felsbrunie są w ogóle ciekawe zasady. Bo jest tu tryb trudny i season jest. Wysoki tryb jest tutaj ustawiony. Ale myślę, że jednak na ten trudny tryb, w sensie wysoki, no to aż tak tragicznie się chyba nie rozwija. Mamy 48 odcinek, ja kupiłem duży land za 500 tysięcy, co prawda kredytem, ale nikt nie powiedział, że kredytu nie można. No ale kolejny tryb, jakby kolejny serial, jak będę grał, no to będzie na łatwym grał, wiecie, nie? Żeby po prostu szybko się dorobić i zakończyć serię. Jakby po prostu szybko się dorobić. Dobra, i tutaj się przejedziemy. O! Dobrze, że są takie na teksturach takie linie, co tam 5 metrów chyba. I to fajnie tak idzie wtedy się przeciąć na prosto. To mnie się też podoba. Jeszcze nie wiem, jak to teraz zrobić. Ale muszę tutaj sobie poprzecznik poprawić. Po cosplayu, bo zapomniałem mu zmienić tej szerokości. Dobra, i lecimy. No i elegancko ten tego. Podoba mi się to. Nie ma GPS-a, to zaraz się inaczej gra. Tak jakoś bardziej mi się chce. Bardziej mi się chce grać. Wiecie dlaczego? No bo wiem, że nie mam tego ułatwienia. A tak jak na tym GPS-ie, to tak witano. Nic nie robisz, tylko klawisze puszczasz i ciągnik sam jedzie. Albo zrobię sobie pierw tą stronę, tą dłuższą, a potem na tą krótszej sobie pojeździmy. Bo to za długo by było. Żeby tam przejechać po tym krótszym, żeby się przejechać kawałkiem, to tak. Bez sensu, nie? A mogłem jakoś się bliżej przeciąć, te 2-3 przejazdy. Wtedy by było idealnie. No i dobra, podnosimy talerzówkę, zawracamy i lecimy w dół. Także gitara tego.
I cyk, myk, fuch. Robotka idzie jak ta lala. 20 minut? A powoli będziemy kończyć, tak zaraz. Przedłużymy sobie ten 5 minut odcinek, żeby skończyć po prostu to talerzowanie. No myślę, że 5 minut i będzie walnięte pole. A tutaj mamy jeszcze dwa długie, znaczy dwa długie, nie? Dwa dłuższe przejazdy i te krótkie. Te krótkie to też raz, dwa pójdą. Ja wam mówię. Haspik 12 wam tu mówi, że raz, dwa pójdzie. No i potem jakąś miniaturkę powiada sobie ogarnąć. Tam na dół. Tutaj na szybką miniaturkę jakoś walnąć. I wrzucać już powoli ten odcinek. Żeby do tej... Nie, do 13 się nie uwina, ale... A do tej 13.30 mi się wróci. Wtedy mieć wolne już po prostu. W ten niedzielny pora... ten niedzielny... dzień, o. No tak gdzieś koło 14-15 bym sobie live'a zrobił. Tak z 2-3 godzinki. No i tyle elegancko by było. Także no, ten tego fajny. No mi film waży 33 minuty, waży 800 mega. No, czyli ten jak skończę 20 tam 25, no to, no to 650-700 mega myślę, że by ważył. No 700 mega się lepiej wrzuca niż kurczę 3 giga, nie? Bo 3 giga to ja wrzucam 2 godziny. No, także elegancko. Robotka idzie ten tego fajnie. Podoba mi się to. Kolejny odcinek Szlezbruna już w tym tygodniu. Myślę, że Szlezbruna uda mi się nagrać na czwartek. No mi się postaram. No bo ja to tak wita. Jak mam chęć, to sobie nagrywam więcej odcinków. A jak nie mam chęci, to nie nagrywam przez tydzień jakiejś serii. A tak na przykład miałem za Chiną, że nie miałem że miesiąc nie nagrywałem. I teraz znowu jakoś chęć sobie tam znalazłem na Osinę i sobie nagrywam. No i nagrałem. No. Trochę save'a było do ogarniania, ale dałem radę ogarnąć to. Wreszcie. I no i kolonię trzeba nagrać. O, właśnie kolonię. Trzeba i zacząć to zamiast. Tam trzeba też save'a skończyć. Ogarniać. Niechże na Liwie to się wszystko zrobi. Bo kolonii to ja tam mam do siania kukurydza do końca. No i chyba tylko czas skipnąć do żniw. Także kolonia raz, dwa by była ogarnięta. Najwięcej ogarniania na Feldrunie jest. Na razie. Będzie chyba najwięcej na Feldrunie, tak mi się staje. Potem będzie Osina. To są praktycznie wszystkie moje serie, co mam, czyli mam co? Felsbruna, Osinę? Felsbruna, Osinę i ten, i Kolonie. To są chyba moje trzy serie, które mam. No bo trzy zakończyłem, tak? No bo skończyłem timelapsy. Polskę skończyłem, no to dwa. Czy jakaś jeszcze seria? A, nie wiem. Nie wiem, sobie, czy mam jakąś serię jeszcze. No timelapse to mam jeszcze odcinki nagrane na zapas, także no, tej serii już tak jakby nie liczę. No i mówiłem 25 minut. Także no. To by było na tyle z tego odcinka. A ja jadę sobie tam do Sztajerka zrobić szybką miniaturkę. Jakoś tam ładnie to obrobić. Jakieś tam dodać kolorki do miniaturki elegancko i wrzucić to na YouTube. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć, a już jutro widzimy się na odcinku z Osiny, na razie.